Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Życie z pasją. Za moimi plecami mocny i nieprawdopodobna ilość koni. Także w dzisiejszym odcinku emocje, jeszcze raz emocje. A kto w nim wystąpi, dowiecie się już za chwilę. Oglądajcie program. Ze mną jest wyjątkowy gość, bo najmłodszy rajdowy mistrz Polski 2019, Miko Marczyk. Bardzo Cię serdecznie witam i przede wszystkim no, jesteś dla wielu, myślę, takim autorytetem i przede wszystkim taką siłą, którą dajesz i energię, którą masz w sobie, bo to, jak się poznaliśmy, od razu było widać. Jeżeli chodzi o Twoją karierę, o Twoją przeszłość, prawda, jesteś bardzo młodym kierowcą. Ten motosport, myślę, że zadziwił się w 2018 roku, kiedy zdobyłeś wicemistrzostwo Polski, a w 2019 roku mistrzostwo Polski. Powiedz mi, klucz do sukcesu, ale przede wszystkim zacznijmy od początku. Jak się zaczęła Twoja przygoda? No myślę, że tutaj warto zacząć już od moich najmłodszych lat, skąd ta motoryzacja, ponieważ anegdota głosi, że mój tata zapłacił pierwszy mandat, gdy miałem 1,5 roku, ponieważ wiózł mnie na kolanach. Podobno, gdy sadzał mnie na swoich kolanach, ja mogłem chwilę pokierować samochodem, to uspokajałem się i przestawałem płakać. Druga anegdota jest taka, że na wakacjach, już miałem 4 lata, wujek też mnie posadził na swoich kolanach i podobno na 20-kilkukilometrowym odcinku krętej drogi ani razu nie dotknął kierownicy. To oznacza, że ta motoryzacja była ze mną już od dziecka, sprawiało mi to dużą przyjemność, aczkolwiek nie miałem żadnej takiej kultury sportów motorowych u siebie w domu. Potem była długa przerwa, dopiero gdy miałem 15 lat, to po raz pierwszy wsiadłem do gokarda na torze takim amatorskim, na którym każdy z nas może się przejechać, w każdym większym mieście jest taki tor. No i wtedy ta moja pasja zdecydowanie się rozwinęła, ponieważ od 15 roku życia przez kolejne 3, a nawet 4 lata spędziłem bardzo dużo czasu za kierownicą gokardów. Bardzo Ci dziękuję, że nam poświęciłeś czas. Tu zaraz ten odcinek trasy będzie zamknięty. O, słyszycie, już zaczynają się zjeżdżać chyba Twoi fani. Ten odcinek trasy będzie zamknięty z tego względu, że będziesz testował tutaj swój samochód wyścigowy, ale chciałbym, żebyś nam też opowiedział i może zmotywował ludzi, jak to się zaczęło już tak bardziej profesjonalnie, prawda? Bo to nie jest łatwe, to jest przede wszystkim bardzo drogi sport, wymagający, no i poświęcenie, no i lata doświadczeń, a Ty jesteś młody, jak tego dokonałeś? No w tej chwili mam 24 lata, tak jak wspomniałem, gdy miałem 15, rozpocząłem tak na poważniej przygodę ze sportem motorowym, czyli trwa już ona od niespełna dekady i sam początek oczywiście myślę, że fundamentem jest pasja. Jeżeli sprawia nam coś przyjemność, co robimy, wtedy automatycznie nie musimy się zmuszać do tego, żeby wykonywać dużo godzin pracy, poświęceń, żebyśmy rozwijali się w sporcie bądź w pracy, którą wykonujemy. Więc myślę, że to jest fundament, jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli aspekty finansowe. Pewnie każdy sport na świecie na profesjonalnym poziomie no ma jakieś takie bariery finansowe i myślę, że tutaj każdy musi przeanalizować swoje możliwości. Również w sportach motorowych jest to kluczowe. Dzisiejsze czasy dają możliwość w mojej opinii prawie każdemu sprawdzenia się, wykazania i pokazania swojego talentu. Oczywiście ta droga jest później kręta, wyboista, nie zawsze pozyskuje się partnerów, dzięki którym można realizować swoją pasję. Natomiast jeżeli jesteśmy dobrzy, to na samym początku można pokazać się z dobrej strony, na przykład w wirtualnych rywalizacjach. Teraz w dobie pandemii było to bardzo popularne. Wielu zawodników profesjonalnych, jak i e-sportowców rywalizowało na trasach rajdów, jak i na torach wyścigowych. Potrzebujemy jedyne co to kierownicę, komputer bądź konsolę do grania i już w ten sposób, jeżeli mamy talent, poświęcimy dużo pracy, godzin na to, żebyśmy stali się jak najlepszymi, już mamy co komunikować światu, a nawet jeszcze nie wyszliśmy z domu. We'll be right back.
Kolejną drogą i ścieżką, którą ja poszedłem, jest właśnie ten karting. Karting nieprofesjonalny, gdzie ja mam własnego gokarda, własnych mechaników, swój zespół, tylko taki karting amatorski, gdzie jadę na tor, wpłacę wpisowe na zawody, które wynosi zazwyczaj 100, 200, 300 zł, nie są to wielkie kwoty. Startujemy gokardami, które są na wyposażeniu toru gokardowego i w ten sposób rywalizujemy, a na dodatek uczymy się właściwej techniki jazdy. Czasami w tym losowaniu gokardów wylosujemy bardzo szybką maszynę, więc mamy przewagę nad konkurencją. Czasami jedziemy tym słabszym gokardem. Kto był na gokardach, ten wie, że one nie zawsze są równe i musimy się wykazać, pokazać determinację, pokazać swoje zaangażowanie, że walczymy do samego końca i wcale nie używając wielkich środków finansowych, po raz kolejny możemy pokazać się z dobrej strony, wywalczyć dobre wyniki, a następnie to już tylko i wyłącznie w dobie internetu zależy od nas, jak to wykorzystamy i jak to pokażemy światu, jak zarazimy naszą pasją innych, jak tak naprawdę musimy to pokazać. Ja się zorientowałem po tym, gdy udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski w kartingu halowym, to był rok 2013. Ile miałeś wtedy lat? Wtedy miałem lat 18. To był taki dla mnie ważny krok. Po tym weekendzie myślałem, że moje życie się zmieni. Ono się nie zmieniło, bo jak się okazało, tym kartingiem samym w sobie wiele osób się nie interesowało i nie pasjonowało. Natomiast od tego momentu zacząłem pokazywać ludziom to, co robię. Założyłem sobie konto na Facebooku, gdzie można było śledzić. Prowadziłem pewnego rodzaju taki pamiętnik sportowy, dzięki czemu dawałem możliwość kibicom przeżywania tych wszystkich emocji razem ze mną i bycia w tej drodze do rajdów samochodowych, które były i są moim marzeniem. Sport jest bardzo złożony, pomimo że z boku wygląda jako tylko i wyłącznie pędzące auto po drodze. Natomiast składowych jest wiele, żebyśmy mogli jechać szybko. Kolega, który siedzi po mojej prawej stronie, jest to mój pilot rajdowy, który czyta mi kolejne zakręty. Ja mam to szczęście, że moim pilotem jest Szymon Gospodarczyk. To jest wyjątkowy pilot, ponieważ jest to jeden z pięciu Polaków, który stał na podium rajdu Dakar. To się też rzadko zdarza, że piloci z rajdów drogowych jeżdżą też w rajdach terenowych cross country i też dzieli się ze mną doświadczeniem, ponieważ jest ode mnie starszy, ma więcej rajdów na koncie, potrafi zarządzić tempem we właściwym miejscu, mówi, tu możesz troszkę przyspieszyć, w innym miejscu, gdy widzi, że już zaczynam przesadzać, mówi, żebym raczej zwolnił. Nadal moje doświadczenie jest niewielkie, natomiast tych elementów, tych składowych jest mnóstwo, żebyśmy mogli pędzić po odcinku specjalnym i wygrywać rajdy, ponieważ jest to bardzo złożony sport, od opon, które muszą być idealnie dopasowane, przez ustawienia zawieszenia, przez znajomość trasy, przez ten właśnie wspomniany opis rajdowy, dzięki któremu ja rozumiem drogę, to wszystko razem musimy połączyć całość, w tym wszystkim ja muszę być w dobrej kondycji mentalnej, fizycznej, być gotowy do rywalizacji na wysokim poziomie, mieć szczyptę szczęścia, no i wtedy możemy mówić o sukcesach w motorsporcie. Piotrek, chciałbym Ci bardzo podziękować za zaproszenie do programu i trzymam kciuki za wszystkich młodych przede wszystkim, którzy mają smykałkę do czegoś, pasję. Szukajcie tego, w czym czujecie się najlepsi, szukajcie czegoś, w czym czujecie się swobodnie, bo tylko w tych dyscyplinach możecie być lepsi od innych, a wtedy jest dużo łatwiej. Zapraszam wszystkich teraz na krótki materiał filmowy. Myślę, że będzie się działo, będzie szybko. Pokażemy Państwu, jak 24-latek potrafi jeździć tym oto potworem, w cudzysłowie oczywiście. I jeszcze mam jedną prośbę do Ciebie. Jakbyś mógł wsiąść ze mną do tego auta, abyśmy pokazali wszystkim widzom, jak takie auto wygląda od środka. Oczywiście, zapraszam. Proszę Państwa, teraz zaczniemy od przodu, czyli od silnika, od tego, co jest sercem tego samochodu, prawda?
Jakbyś mógł nam opowiedzieć o tym, co tutaj widzimy? Silnik, który jest przed nami, ma małą pojemność, ponieważ tylko 1,6 litra, 4 cylindry, natomiast jego moc maksymalna to około 300 koni mechanicznych, ponad 400 Nm momentu obrotowego. To wszystko przekłada nam się na to, że nasz samochód przyspiesza do 100 km na godzinę w 3,5 sekundy. Zawdzięcza to temu, że mamy stały napęd na 4 koła, sekwencyjną skrzynię biegów, czyli taką, w której nie muszę używać sprzęgła, żeby przepiąć na wyższy bieg, bądź też zredukować. Masa własna samochodu 1230 kg, prędkość maksymalna niespełna 200 km na godzinę. Tą prędkość realizujemy głównie na takich wiejskich, wąskich drogach i myślę, że tutaj te 200 na godzinę robią dość duże wrażenie. Hamulce bardzo duże, jeżeli chodzi o specyfikację tutaj samochodu asfaltową, 18-calowe felgi. Na szutrze samochód jest dużo wyższy, bardziej jak taka terenówka. Sam silnik jest widoczny, nie mamy żadnej obudowy tutaj. Tutaj mamy dolot powietrza, tam z tyłu mamy turbosprężarkę, tutaj mamy alternator, tutaj mamy taki zawór, który pilnuje tego, żeby każdy samochód z kategorii, w której jeździmy, miał takie samo ciśnienie do ładowania, żeby nikt nie miał mocniejszego auta. Te auta muszą być bardzo równe, żeby każdy mógł rywalizować na podobnym poziomie. No i tak właśnie to wygląda. Oprócz tego mamy dość dużo elementów kewlarowych, karbonowych. Samochód ma być jak najlżejszy, środek ciężkości ma być jak najniżej. Auto ma jechać jak przyspawane do drogi, w tym wszystkim ma wybierać nierówności. Dla auta wyścigowego nie jest to konieczne, ponieważ jeździmy po torze. Tutaj jeździmy po normalnych drogach publicznych, które na czas rywalizacji są zamknięte. Dlatego też nasz samochód ma niesamowicie dużo zadań. Z jednej strony musi być precyzyjny, z drugiej strony czasami, gdy skaczemy nawet na 30 metrów, musi wylądować, zgasić tą hopę i pojechać po prostu dalej. Przy okazji nic się nie może zepsuć. Spotkałem przed rozmową z Tobą takiego pana tutaj, którego serdecznie pozdrawiam, Zbyszka, i mówi tak, pamiętaj, dobry samochód poznaje się po hamulcach, bo im większe hamulce, tym więcej koni, tym więcej możliwości auta. I tak jak w tym aucie, tak właśnie jak Ty mówisz o dużych hamulcach, że są, tak właśnie poznaje się też no, mocny motor, prawda, w autach, żeby to przede wszystkim i zatrzymało, no i żeby dawało radę. Silnik wyjątkowy, no bo na co dzień się nie spotyka tego typu silniku, prawda, samochodu. Silnik jest dość mocno wysilony, co 2000 km musimy zrobić pełną rewizję. Używamy bardzo mocnych paliw, które generują jak najwyższy moment obrotowy, jak najwyższe konie mechaniczne. One nie są dostępne na normalnych stacjach benzynowych. Musimy pilnować bardzo tych serwisów tego silnika, no ale on odwdzięcza nam się wyjątkowo wysoką mocą i wspaniałą reaktywnością. Jesteśmy już w samochodzie, w środku, w samochodzie rajdowym. Jakbyś mógł nam powiedzieć, do czego służą te dźwignie, ta pełna automatyka. No jest tu bardzo nisko, prawda? Osoba, która siedzi obok Ciebie, mówi Ci, jaki zaraz będzie zakręt, co będzie za chwilę, to jednak ma ciężko. No ja bym miał, ja mam chorobę lokomocyjną i bym miał duży problem, prawda? No, słusznie zauważyłeś, bo tak naprawdę pilot rajdowy siedzący na Twoim miejscu nie widzi na dobrą sprawę drogi, ponieważ on przede wszystkim czuje całym ciałem, w którym zakręcie jest i czytając notatki, w pewnym sensie jak muzyk nuty, wie, w którym momencie dalej dyktować zakręty, jak je intonować, więc fotel jest położony tak nisko ze względu na to, żeby środek ciężkości był jak najniżej. Kierowca jest położony troszkę wyżej, tak jak widzisz, ponieważ ja muszę widzieć drogę, żeby móc właściwie prowadzić samochód. To, co tutaj widzimy w środku, to oczywiście kierownica i dwie ciekawe dźwignie. Jedna to jest dźwignia zmiany biegów, sekwencyjnie zmiany biegów. Polega to na tym, że pociągając bieg do siebie, zmieniam go na wyższy. Popychając dźwignię od siebie, będę go redukował, czyli będę
zmniejszał te biegi. Tuż obok, zobacz, raptem około 7 cm mamy drugą wysoką rurę. Jest to hydrauliczny hamulec ręczny, który pozwala nam w moment przy używaniu małej siły zacisnąć koła z tyłu, żebyśmy mogli pewnym takim ślizgiem w ciasnych zakrętach obrócić auto, żebyśmy mogli się szybciej rozpędzać. Oczywiście główny hamulec mamy tutaj w nodze. Ja jadąc w rajdzie mam prawą nogę na gazie, lewą na hamulcu. W taki sposób operuję autem, sprzęgło mam tylko do ruszania, potem już w ogóle nie korzystam z niego. Tutaj mamy całe centrum zarządzania, tryb stage, który pozwala nam na szybką jazdę na odcinku specjalnym. Wtedy samochód ma największą moc, turbosprężarka działa na najwyższych obrotach. Oprócz tego są różnego rodzaju standardowe rzeczy, takie jak klakson, światła, przeróżne inne ustawienia. Tutaj możemy śledzić pracę całego auta, mamy przeróżne parametry. I temperatury, prawda? Temperaturę oleju, temperaturę wydechu, ilość obrotów turbosprężarki, ciśnienia, temperaturę wody, przeróżne parametry. Tutaj ustawiamy mapę silnika, czy chcemy mieć bardziej agresywne to auto, szybsze na takie suche odcinki, czy takie bardziej delikatne w momencie, gdy na przykład jest bardzo ślisko, żeby to auto nie było dla nas zbyt agresywne. Przed sobą mam wyświetlacz, który pokazuje mi tylko i wyłącznie bieg, na którym jadę, ponieważ prędkość mnie nie interesuje. Najważniejsze, żeby była najwyższa, jaka jest tylko możliwa w danym zakręcie, ale nie jest dla mnie wyznacznikiem czegokolwiek, ponieważ jedziemy tak szybko, jak tylko potrafimy. W momencie, gdy muszę zmienić bieg, zapala mi się czerwona lampka i wtedy pociągam do siebie dźwignię i zmieniam na wyższy. Oprócz tego mam tutaj kierunkowskazy na dojazdówki, ponieważ między odcinkami specjalnymi poruszamy się po normalnych drogach publicznych, żeby dojechać do kolejnego odcinka, gdzie będziemy rywalizować. Tutaj mamy procedurę startu, żebyśmy mogli wcisnąć gaz i ruszyć z wysokich obrotów, żeby to nasze auto wystrzeliło i w te 3,5 sekundy rozpędziło się do setki. W dużym skrócie powiedziałeś mi to bardzo szybko i powiem Ci, że dużo informacji nie przyswoiłem, ale pewnie na spokojnie, jak będę oglądał program, to wszystko to sobie zapiszę, zakoduję. Jesteś bardzo inteligentny przede wszystkim, no i myślę, że pasja, jeszcze raz pasja, jeszcze raz pasja u Ciebie. I to jest fajne, to mi się podoba i myślę, że nie jeden widz, który nas teraz ogląda, odnajdzie w sobie tą siłę, aby rozwijać swoją pasję, bo to jest bardzo istotne, ale przede wszystkim jesteś bardzo ambitny i tego, aby każdy z nas był ambitny, życzę wszystkim oglądającym program Życie z Pasją. Zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że będzie się działo, będą fajni ludzie, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj byliśmy z Tobą, że mogliśmy o tym porozmawiać i pokazaliśmy coś, co jest wyjątkowe, a coś, przez co Twoje życie się zmieniło, zmieniło się na lepsze i cały czas się rozwija. Także bardzo Ci dziękuję i symboliczna piąteczka. Ja Tobie również dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tym programie. Myślę, że wyjątkową rzecz robisz Ty, zapraszając osoby, które mają pasję. Każdy sportowiec ma wielką pasję i poświęca temu życie. I każda z tych historii jest wyjątkowa. Nie ma lepszych czy gorszych. Cieszę się, że mogłem dzisiaj opowiedzieć o rajdach samochodowych, o mojej wielkiej pasji. Jeżeli ktokolwiek z Was interesuje się tym sportem, zapraszam serdecznie do kontaktu. Miko Marczyk, pozdrawiam.